Cześć wszystkim, znowu po 7, jak Baldur's Gate 3. Jesteśmy blisko Orin. Już prawie możemy ją wyczuć. Zanim to jeszcze jednak zrobimy... Tak, sanktuarium na mnie. I rzućmy może sobie też pomoc. Też nie, czy Leazel będzie nam pomagać. Zorin. Dobra. Trap. Be cautious. A zaraz tam pójdziemy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Alundo to ten wieszcz, który przepowiedział, że... tak. Przepowiedział powrót Baala i to, że spłodzi legion śmiertelnych potomków, których krok będą znaczyć krew i tak dalej, i tak dalej. Których przejście będzie znaczyło krew. Jakoś to, tak to szło. Jest intro do Baldur's Gate 2, więc jako tako pamiętam te słowa. Momencik. Co z moim sanktuarium? A, tylko na 10 tur jest, o kurczę, myślałem, że to do następnego odcinka. W takim razie zmarnowałem ci komórkę czaru tym, okej? Wszyscy? Hop, hop. Mógłbym zużywać zestawy, żeby je rozbrajać, ale nie chce mi się. Chociaż może tutaj nawet może być to szybsze. Let's move. Be wary. This place is trapped. Sharp as ever. Will, możesz się też tym zająć. Dobra. Keeping pace. Watch yourself. I spy a trap. It shall be done. No time to rest. Best be on my way. Heading out. Onward in her name. Best avoid that trap. Dobra. Tyle? Stone seals this chamber against the world. The Baal amulet trembles in frightened awe. Przyciśnij amulet do drzwi. Will you return once you cross this threshold? Dużo ich tutaj. Orin z pewnością nie będzie zadowolona. Kiedy się dowie, że jej uczulek odwinął kitę z naszą pomocą. Weźmy sobie jeszcze pomoc na wszelki wypadek. Nie wiem. As did Mistra's home on Elysium. Her ribbed vaults and buttresses created a magic entirely of their own. Not to mention her pleasure domes. Pleasure dome. Ciekawe, jak wyglądają. Kopuła przyjemności tutaj wygląda. Szarnie miała jeziora krwi u siebie.
musi być super niepraktyczne. Krew zasycha z jakimś czasem. Muszą naprawdę dużo ludzi tutaj mordować, żeby utrzymać i płynny stan. O, dziennikarka, pod którą się patrzyła Orin. Boż, nic już z nią nie zrobimy. Ewentualnie moglibyśmy z nią porozmawiać, ale myślę, że nie jest na to czas. Lezel, żyjesz. Masz się w miarę dobrze. We własnej osobie. Polecam się. The murder lord could not be denied his meat. But Saravok's crimson was not yours to spill. He was mine. You had no right to take him. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Powiedziałaś, że Balrzon da pojedynku między nami. Nie przyjmie tej ofiary. Okej. Dosyć duży rzut. Ale to nie jest problem dla nas. You do not lie, underling. It is your blood I am destined to spill. Your death spit will stain these walls, little lamb. Your murder should have been exquisite. A crypt-born effigy to greet Baal's bleeding dawn. And now it will be nothing. Come to me, father. Set my flesh to your unholy purpose. Chyba zamienia się w łowcę, czy jak to się nazywa. Darbala. Wolę nie myśleć o tym, co ty robisz. Nie do zdarcia, 7. Postać pogromcy. Aż dużo rzeczy. Niezawodny talent. Wyknąć te cechy, w której masz biegłość. Okej. Odporność na magię, ułatwienie w rzutach obronnych. Stałość formy, szybkie dłonie. Dobra, co ty masz? Wybrańca lub wybranka Bala otrzymuje bluźnierczy dar na początku każdej tury. Osiemdziesiąt 49 na Orin. Fajnie byłoby ciebie zamęcić. Spróbujmy, chociaż zamęt ostatnio nie robi zbyt dużo, jak dla mnie. Dobra. Udało się. W takim razie ja się wycofam. Czy zamęt działa? Czy daje dodatkowe rzuty obronne, jeżeli cię atakujemy? Nie. Dobra. To jeden strzał.
Dobra, i cofnę się, ile mogę. Dobra. Trzeba by ci ściągać to nie do zdarcia. Dobra. Myślę, że siłę ci zakniemy. I ognia. Dobra. Teraz mógłby się przydać dżin czy coś innego. Strażnik wiary może? By pomógł? Za daleko. Co innego możemy ci zrobić? Dam sobie sanktuarium. A, sanktuarium, a co miałem na myśli, to ochronna więź. To dwa różne czary. Okej, okay, dobra, nieważne. Czy ty jesteś teraz wynaturzeniem? Jesteś potwornością? Hmm, 42%, ciekawy. Spróbujmy. Spróbujemy jeszcze raz potem. Spowolnienie. Spróbujmy to przeciwzaklęcić. Dobra. Magiczne pociski drugiego poziomu. Powinny zdjąć wszystkie te nie do zdarcia. Dobra. Ładnie, 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 ładnie robisz. Dar niepowstrzymania. Kocze. Czy to odnowiło ci to nie do zdarcia? Czy to coś innego było? Dobra, zobaczmy jakie mamy oleje. Cele pokryte olejem ulegają zapłonowi po odniesieniu obrażenia do ognia, zadając obrażenie wszystkim istotom i obiektom w pobliżu. Spróbujmy. Procent, czemu by nie? A, szczęście dostałeś olej. Tego mi tego głównie oczekiwałem. Forever
Dobra, naparzajmy dalej w nią. Trzeba też przywołać sferalnego sojusznika. Zróbmy tak. Może się przydać. Jeżeli wszystkich ich powybijamy, to nie będzie otrzymywać tego daru. Okej. Ale masz azyl. Wszyscy mają azyl. Możemy ich atakować nadal obszarówkami, ale... Nie wiem, spróbujmy dalej ją naparzać. Mimo wszystko nadal jej to zadaje jakieś obrażenia. Dobra. 20%. 16%. Potrzebujemy czegoś, co ma największą szansę trafienia. Możemy rzucić w ciebie jakimś strzałą, czy ogniem alchemicznym? Możesz to rzucić? Tych ludzi pewnie moglibyśmy zrzucać trzaśnięciem. Spróbujmy to anulować. Dobra. To skończyło olej. Ale teraz możemy zrobić wypalający płomień i ognia. Ładnie. Jeżeli dalej tak będziemy robić, to zabijemy ją. Okej, zamęt się jej skończył. Dar niepowstrzymania. Dobra, na szczęście nie zmarnowało mi to akcji. Procent. Dobra, ognie. Zmarnowało mi akcję dodatkową niestety, okej. Dobrze by było, żebyś odeszła stąd.
Znowu mu przywal olejem. Przywołaj nam młotek. This is my time. Dobra, Koty, ty masz odporność? Ogień, dobra. Podejdź. Dobra. I masakruj. Mhm. Gale będzie w stanie ją wykończyć. Przeżyjesz, Will. Spowolnienie. Spróbujmy. Dobra. Gale. 90% z utrudnieniem. Nie powinno być problemu. Zabij Orin w trakcie rytualnej pieśni wykonywanej przez jej kultystów. Fajnie. Dostaliśmy achievement. Mógłbym część tych skierować na inne cele. Ale wolałem mieć pewność, że... Wolałem mieć pewność, że już nie wstaną. Że już nie wstanie. Dobra, ukrywasz się. Mogę cię trzasnąć? Trzask. Nie, fala gromu. Spróbujmy. Dobra. Ktoś jeszcze chce? Dobra. Ciekawe, czy jak zaatakuję teraz bronią z drugiej ręki, to czy nałoży również olej? Nie nałożyło. Więc olej dotyczy tylko głównej broni. Może jakoś da się nałożyć na poboczną. Ale na pewno nie jest to domyślne. Krzyżowca? A może raczej... Gdzie to jest? Duchowi strażnicy. Końce słowo. Tak. Czwartego poziomu. Dobra. Odrzućmy ich.
musieli podejść i prawdopodobnie się zranić o strażników. Dobra. Dobra, tam jest jeden gość. Spowolnienie. Spróbujmy jeszcze raz przeciwzaklęcie. A teraz może się skupimy na tym gościu. Dobra. Może kula ognia? Ten gość gdzieś tutaj chyba był. Spróbujmy, może go trafimy. Nie, ale jednego mniej. Dobra. Ładnie. Od 5%. Czemu by nie? Ale dostałeś olej zapłonu. Teraz ty musisz ich wszystkich podkrywać. Dobra. Sprint. Ogień tutaj? To go wybuchnie. Tutaj chyba jeszcze miał kolegę jednego, z tego co dobrze pamiętam. Może nie miał. Dobra, dobij jego. Zdawało mi się, że tu gdzieś był. No cóż, może mi się zdawało. Dobra. Ogniste pociski, jeden w niego, drugi w niego. Pięknie. Prawie. Dobra, tylko ty zostałeś, to gin. Chyba brakuje ci dużej części ciebie. Brawo, my. Mamy ostatni kamień. So, we have the final stone. I need to see it for myself. There it is. So innocent, but such potential. You have done very well indeed.
The Netherstones pulse with psionic energy, permeating you, pulling you in line with their rhythm. The thrum quickens, rising, cresting on a single feeling. A location. A morphic pool beneath the city itself. So that's where the Chosen imprisoned the brain. Myślę, że jesteśmy gotowi stawić czoła starszemu mózgowi? With the stones in hand and the chosen dead, we stand as good a chance as we ever will. As to how good a chance that is, I cannot say. But I have hope. Nie jestem gotowa, ktoś pomylił się w tłumaczeniu. Po co mieliby go tam umieszczać? Conceal it, one would imagine. And to maintain the illusion of their own control above ground. Powinniśmy wrócić do podmiejskich doków. When we reach the pool, we will find the brain and we will end this. In death, thraldom or freedom. But a word of caution. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Nadal jeszcze nie zastanowiłem się, co chcemy zrobić z cesarzem. Z jednej strony to bohater stary, a z drugiej strony to dużo złych rzeczy zrobił w życiu. Dobra. Posępna przestań emanować energią. Zatem nie jestem pewien, czy do końca mu ufam. Czy on na pewno coś... Czy nie spróbuje, nie wiem, ludzi pozamieniać w Illithidy, czy coś takiego. Okej. Okay. Sztylety, którymi rzucali przy walce. Dobra, to ktoś jeszcze jest? Skrytobójczyni? Okej. Są ludzie, którzy z jakiegoś powodu nie dołączyli do walki. Gdzie jest kamień? Tutaj, żądza krwi. Lepszone trafienie krytyczne. To jest sztylet, lekki, jest rzucany. Wynik kościa potrzebny do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest zmniejszony o 1. Ten efekt może się skumulować. Zakręta broń plus 2, prawdziwe uderzenie. Tylko ręka główna, wykorzystanie słabości. Istoty trafione tą bronią stają się podatne na obrażenia kłute. Co też rzeczy tylko dla drugiej ręki. Riposta prawdziwego uderzenia. Gdy atak wręcz przeciwko tobie chybi, możesz wziąć odwet za napastnika i uzyskać prawdziwe uderzenie. Klasa pancerza plus 1. Will. 20 KP. Związana broń. Ta broń może zostać... Nie może zostać wytrącona z broni postaci. Automatycznie powraca do niej, gdy zostanie rzucona. To przywołanie Kambiona może być fajne, ale... Przy okazji też zastanawiałem się, czy nie chciałbym tego użyć zamiast... Alfura. To mi da dużo lepszy modyfikator ataku. Przywołanie Kambiona też może by się bardziej przydać, a to... Śpiew Kambiona jest... Znaczy, Aluwa jest fajny.
Tylko Will ma i tak taki duży premier, że go nie potrzebuje. Poza tym zasięg tego śpiewu jest dosyć mały. Na razie zobaczymy. Pobiegam sobie z tym rapierem. Zatem Will podczas walki ma siekać, a nie rzucać przywoływania, więc może to lepiej będzie działać. Dobra, Lizelle. Musimy to otworzyć wytrychem. S25, serio? Spróbuj jeszcze raz. Nie tak, Will, nie tak. Masz wystarczająco premii, żeby to zrobić. Zrób to. Tak lepiej. You swiftly rectified. To camp. I will not let my guard slip again. I swear by Mother Gith Sion. Spoko, spoko. Domyślam się, że zrobili ci to w jakiejś postaci ukrytej, więc każdy z nas dałby się nabrać. Przywoływać Bala. To nie brzmi dobrze. Tyle, jeżeli chyba chodzi o opcję sojuszu z mózgiem. Rozmawiam z kośćmi. Mało ciekawe. Czy nie wiesz Bala? Wy się tutaj nawzajem zabijaliście, czy co? Klucz do skrzyni Orin. Pewnie ten klucz otwierał tamten sarkofag. Prawie Orni Szkarłatnej. Bla bla bla. Manifest. Manifest, bla bla bla. Orin zwana Szkarłatną, przeszła wnuczka szerewoka Anshua. Zostaną opłacone po 1000 kroć. Bla bla bla. Ty żyjesz? Nie. Chcemy z tobą porozmawiać? The corpse regards you lifelessly. Kto cię zabił? Orin, my daughter. I tried to kill her, but she killed me first. Oczywiście brakuje jej ręki. Dlaczego próbowałeś zabić własną córkę? I wanted to be false chosen. Saravok told me she must be my offering. I was close. My hand around her throat. Saravok cię podpuścił, to ciekawe. Czy Orin wiedziała, że Saravok kazał ci ją zabić? No. She worshipped him. Loved him. So did I. Skąd jesteś? Alders Gate. Brandon. Kim jesteś? Andrzej
daughter of Saravok, mother of Orin. The spell's power wanes. You can ask no more questions. To było ciekawe. Czy jest opcja, żeby Orin o tym powiedzieć? Cóż, my się już nigdy nie dowiemy. Padły pomiot Bala. Czy on ma coś do powiedzenia? Plan rozpętania chaosu. Trzeba im, jeżeli Tyron chce być w stanie jakoś przeklętą pierś, będą musieli się będą o to błagać. Moi wspaniali skrzydłowcy będą dręczyć ich duszę i ławić krtanie ze sprawą moich zmiennokrotnych. Każde oblicze nadziei obróci się przeciwko nim i zadosi ucznia. Ojciec zarąbie syna nieba, bo natomiast to samo wyrżnie się w pień, paniątko będzie zupełnie bezsilne. Dobra. Zawiści krwi dla niegodnych. A więcej toksyn. O ślepieniu. Bo zatruć. Dobra. Eksperyment na furorze. Nie chcę mi się czytać. Dobra. To tyle. Tam jeszcze nie było, jest paru balitów. Ale nie chcę mi się z nimi gadać. Wyjdźmy stąd. Przynajmniej wyjdźmy do tego momentu, w którym będziemy mogli użyć szybkiej podróży. Kula Krowan. Czy my cię znaliśmy? Chyba nie. A może. Nie wiem. Dobra. Przedstawienie skończone. Możecie się rozejść do domów. Czy gdziekolwiek żyliście, zanim tutaj trafiliście. Aż prawdopodobnie nikt was nie zechce z powrotem, ale... Dobra. Załatwmy szybko jeszcze tą łapkę. Dobra, dajmy się do Rivington. Zanieśmy śliniaka. I to by było chyba wszystko. Dobra, za tyle biegania po całym mieście oczekuję sowitej nagrody, Lucrezio. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding dribbles? Na wszystkie kawałki śliniaka, udało mi się znaleźć. Oh, perfection. This is just what I need. His flesh has a few rat bites and his teeth are missing, but these are minor issues. Dzieci będą zachwycone. Make dribbles better than before. Where once he was famous, he will now become legend. And you, here, darling, a little something from your friend Lucretius. My circus and I can now finally leave. Yeah.
To chyba dobry pomysł. Wyruszacie już teraz? Not this instant. So should you wish for anything from my staff, be quick. Oh, and if you do take on the Absolute, do try not to end up like poor Dribbles. You are so very pretty. O, dziękuję, słońce. Staliśmy za to potężne czary. Rzucając czar wymagający wykonania testu ataku, możesz zadać dodatkowo 1d8 obrażeń kosztem kary minus 5 do rzutu. Trzeba na coś więcej. Dobra, gdzie jest kamieniarz? Jesteś kamieniarzem, tak? Oh, Dribbles. My wife is heartbroken. Those two would chat from dawn until dusk. Such friends they were. But I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself would cheer her up. Niedługo będzie mogła znowu gadać z nim. Chcę mieć w obowiązku mój posąg. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Poproszę o posąg przedstawiający... przedstawiający mnie w pełnej zbroi i gotowości do boju. Tremendous! Stony, darling, let us put this towards our getaway in the Moonshay Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Zobaczmy go natychmiast. O, tutaj jest. Jest nawet nasza lutnia. Broń. Nasza broń płonie? Nie wiem. Coś tutaj na pewno płonie. Pięknie. Coś możemy z nim zrobić? Spójrz tylko na te kości policzkowe. Patrując się w swój wizerunek, zapewnia właścicielowi tego posągu błogosławieństwo oraz na długi odpoczynek. Okej, okay, jak się mogę w ciebie wpatrywać? A nie, to nasze kusze. A, nasza kusza płonie, dlatego tutaj płonie. Dobra, nieważne. I tak jest ładnie. Dobra. Ale Jezel, gdzie ty byłaś? Nie pamiętam, gdzie tu miałeś swój... Tutaj. Pogadajmy z tobą jeszcze, ostatni raz. It is not in a Githyanki's nature to say thank you. Our language doesn't even have a phrase for it. Kraith Khan Jan is the closest equivalent I know. May your enemies know agony. No, urocze. After releasing me from Orin's grip, there is only one proper response. Thank you. Sincerely. Bardzo proszę. Well, good then. Let's carry on. Nie masz nic więcej do powiedzenia? Orin's dead, which means we have taken one step closer to slaughtering the fetid Elder Brain. Krwiczny młot jest nasz. Jakie są twoje zamiary? Yes, the hammer is ours. The means to Orpheus's release is in our hands.
To the Undercity. Voss must hear of our victory. When we next enter the Astral Prism, we will break Orpheus free. Dobra. Seems simple enough. Zobaczmy, jak to wygląda w quest logu. Zdobądź koronę Krasusa, poinformuj Vossa. Uwolnij Orfeusza. Dobra. To chyba wszystko. Wiecie co, te odcinki nagrywałem z dużym zapasem, tak w 5-4 odcinków. I do końca nie wiem, co chcemy zrobić jeszcze. Więc myślę, że puszczę ankietę na kanale. I cóż, będziecie mieli kilka dni, żeby zagłosować. Co robimy teraz? Znaczy, jeżeli to już słyszycie, to już mieliście ankietę. Dziwne mówić do kogoś z przyszłości. I tej wyników ankiety zobaczymy. Co zrobimy dalej? Czy zaufamy cesarzowi? Czy przywalimy mu młotem? A potem gitjańskowym księciem. Zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.